Dzień dobry. Zapraszam na drugą lekcję z różą. Dzisiaj cykl ortograficzna herbatka, czyli trudności ortograficznego zapisu. Herbatka zawsze jest bardzo mocna. Sama w sobie jest mocna. Z racji tego wcale nie potrzebuje C. Z tego względu piszemy ją przez samo H. Mocna herbata potrzebuje dodatków. Mamy herbatniki. Herbatniki z mocną herbatą same w swoim smaku są bardzo mocne. One też nie potrzebują C, a więc piszemy je przez samo H. Do naszej herbaty, aby była mocna, zalana parzącym wrzątkiem, widzimy, zalewamy wrzątkiem i nasza parząca herbata paruje. A więc parząca herbata zalana wrzątkiem parzy przez RZ. Zapamiętujemy. Wrzątek RZ, parująca woda, herbata parząca RZ, tak jak parząca pokrzywa. Pokrzywa wcale nie jest wyjątkowa. Po K piszemy RZ, pokrzywa. Ale pokrzywa parzy. Tak samo parzy jak wrząca, gorąca herbata. Zapamiętajcie to. Do naszej herbatki ortograficznej możemy zawsze dodać miodu. Miód, prosta zasada, miody, uzamknięte, pamiętamy to, nie musimy tego wyjaśniać. Natomiast dodając miód, musimy pamiętać o tym, że miód to przede wszystkim pszczoła. Pszczoła jest wyjątkowa, ponieważ bez pszczół nie byłoby życia na ziemi. Skoro pszczoła jest wyjątkowa, to piszemy ją jako wyjątek przez szy, pszczoła. Pszczelarz również wyjątkowy, więc szy, wyjątek. Pszczelarstwo pochodzące z tej samej rodziny również wyjątek. Po py, szy. Ale wyjątkowa jeszcze jest pszenica. Pszenica jako jedno z najważniejszych zbóż. Pszenica musi być na żyznej glebie. Ona jest naprawdę wyjątkowa. Stąd pszenica przez szy, pszenica. Wyjątkowa pszczoła, wyjątkowa, wyjątkowa porcelana do naszej herbaty. Popatrzcie, nasza parząca, wrząca herbata jest mocna. Dodajemy do niej mocny korzeń imbiru. Korzeń sam w sobie jest bardzo mocny. Każda roślinka ukorzeniona jest mocna. Stoi jakby na dwóch nogach, czyli na R i Z. Czyli korzeń zapamiętujemy przez RZ. Korzeń, konar, pamiętamy, zapisujemy, zapamiętujemy. Do naszej herbatki możemy dodać też pigwę. Pigwa o tej porze roku jest pigwą skruszałą, bardzo kruchą. Kruchy, pamiętajcie to słowo, przez u otwarte, bo kruchy ulotny ucieka przez u otwarte. Nie ma zamkniętego u, jest u otwarte, kruchy kruchość skruszały. Zapamiętajcie, do naszej herbatki możemy dodać skruszałą pigwę. Przez sy przedka skruszała. Skruszeć. I kształt naszych porcelanowych filiżanek, wyjątkowych. Więc kształt również wyjątkowym jest słowem, a więc wyjątkiem. Kształt, kształcić, wykształcać, kształtować. Mamy całą rodzinę wyjątkową. Zapamiętujemy to. Do naszej herbaty mocnej, przez samo H, C niepotrzebne, dodajemy podbiał. Podbiał bardzo podobny do pokrzywy, tradycyjnej pokrzywy, pisanej przez RZ po spółgłoskach. Dodajemy do naszej herbaty nie pokrzywę, ale podbiał. Zobaczcie, kwiat podbiału, niesamowicie przepiękny. To również wiecie, że język polski jest wszystkim, a więc również przyrodą. Kwiat podbiału dodany do naszej ortograficznej herbatki wzmacnia jej smak i tworzy ją jeszcze mocniejszą. A więc jeszcze łatwiej zapamiętać nam pisownię herbaty. Samo H, C nie jest tutaj potrzebne. Nasza mocna herbata z imbirem, z herbatnikiem, z kwiatem podbiału ma rzeczywiście niesamowicie mocny smak. W tej chwili pozostaje nam już tylko delektować się ortograficzną
herbatką z różą.